Hej wam wszystkim, witam was w kolejnym podcaście. Z tej strony Ola, a wy słuchacie Echa Duszy. Długo zastanawiałam się nad tym, jaki temat teraz poruszyć, bo mam ich mnóstwo. Mam 1000 pomysłów na minutę i mam nadzieję, że uda mi się o wszystkim wam opowiedzieć. I mam nadzieję, że te podcasty coś wnoszą do waszego życia i przynajmniej, że miło spędzacie ze mną te około pół godziny. Mam nawet porobione notatki do innych tematów, ale dzisiaj stwierdziłam, że porozmawiam sobie z wami na temat, który jest najbardziej aktualny, który trochę zmiótł mnie z planszy ostatnio i bardzo mnie męczy, ale też dużo mnie uczy, więc żeby tak było wszystko na świeżo, postanowiłam dziś poruszyć właśnie ten temat. Chodzi o to, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak sobie życzymy i szczególnie właśnie podczas drogi duchowej, gdzie rozwijamy się, gdzie wkładamy dużo swojej siły, dużo pracy, dużo pieniędzy w rozwój osobisty. Myślimy, że jesteśmy niezwyciężeni, że wszystko teraz będzie już z górki, że to, co najgorsze już przeszliśmy, to właśnie wtedy wszechświat daje nam policzek i sprowadza na ziemię i bierze was za te fraki i mówi: hola, hola, trochę pokory, wróć na ziemię, nie bujaj tylko w obłokach. I to też jest przydatne i to też jest po coś. Opowiem wam dzisiaj trochę mojej prywaty. Jest to historia dosłownie sprzed paru dni. Ale zaczynając, właśnie ja byłam w takim miejscu niedawno, gdzie czułam, że wszystko idzie po mojej myśli, wszystko się układa. Pomimo tego, że niektóre tam rzeczy mogłyby być lepsze, niektóre rzeczy mogłabym poprawić, moje życie nie jest idealne, ale byłam zadowolona z tego progresu, byłam zadowolona z siebie. I myślałam sobie: kurczę, ale jestem silna, ale jestem dobrze zorganizowana. I w ogóle w momencie, kiedy właśnie jeszcze jakiś czas temu czułam się gorzej, miałam taki gorszy właśnie etap, to znowu poczułam tę siłę i znowu zaczęłam wierzyć w siebie i zaczęłam widzieć takim gołym okiem, stało się to namacalne, że mam w sobie siłę, mogę pomagać ludziom i mam na to dowody. I jakby ludzie zaczęli mi pod tym względem ufać i to było takie wow, to było cudowne uczucie takiej właśnie niezniszczalności i pewności też siebie, której mi bardzo brakowało i ogólnie brakuje mi w życiu i muszę z każdym dniem o nią walczyć, o tę pewność siebie właśnie, bo bardzo łatwo przychodzi mi jej tracenie i jest to taki trochę roller coaster, z którym walczę oczywiście i coraz lepiej mi to wychodzi, coraz szybciej wracam do poczucia spełnienia i do takiego momentu, gdzie widzę, że jestem dużo warta, tak? Ale nie zawsze tak było, więc idzie to jakoś do przodu. Ale długo nie mogłam się cieszyć tą stabilnością, powiedzmy. No, tak jak mówiłam, to też nie było tak, że wszystko było idealnie. Ale w mojej głowie te plany wszystkie, które robiłam i to wszystko zdawało się składać pomału w całość i gdzieś tam na końcu widziałam jakieś światełko w tunelu, że kurczę, że będzie lepiej, że będzie dobrze, że się wszystko ustabilizuje na jakiś czas, a tu dupa. Dosłownie przez przypadek, bo tam musiałam robić małą korektę PIT-u, który składałam na początku tego roku, rozliczenia z zeszłego roku, bo tam nie zgadzał się adres i tak dalej. Dużo opowiadania, ale chodzi o to, że przez to, że musiałam z pewną panią z mojej pracy
wejść tam i zobaczyć ten PIT, żeby zmienić właśnie ten adres, no to coś ją tak pykło, żeby zobaczyć resztę tego PIT-u, bo coś jej się nie zgadzało tak wizualnie. I jak się potem okazało, PIT był źle rozliczony. PIT nie był rozliczany przeze mnie, tylko przez księgową i był rozliczony źle. Nie było uwzględnionych moich dochodów i to dość sporych dochodów, przez co ja dostałam bardzo duży zwrot, co mnie trochę zdziwiło, ale no myślałam, że okej, przepracowałam cały rok, tak naprawdę pierwszy raz chyba na umowie o pracę i tak dalej. I myślałam sobie, że tak to jest, a okazało się właśnie, że nie, że to było trochę podejrzane, było podejrzane. I okazało się, że 2/3 tak naprawdę tego zwrotu, który dostałam no pół roku temu, muszę zwrócić z odsetkami. Wszystko byłoby do przełknięcia, gdyby nie fakt, że całe swoje pieniądze, całe swoje oszczędności ostatnio wydaję na rozwój osobisty, na kursy, na tego typu rzeczy. I to był mój błąd. Po pierwsze, przyznaję się do błędu, tak. Nie powinnam tego, wydaje mi się, robić. I z jednej strony zrobiłam bardzo dobrze, bo to, czego się nauczyłam przez te ostatnie pół roku, inwestując właśnie wszystko, tak naprawdę, co miałam, dało mi ogromne wartości i przyczyniło się do takiego skoku kwantowego, który przeżyłam. I nie żałuję tego, ale z drugiej strony właśnie przyczyniło się do tego, że no teraz będzie przez kolejny, nie wiem, miesiąc, dwa, będzie mi bardzo ciężko pod względem finansowym. I no nie jest to zbyt popularne przyznawać się do czegoś takiego w internecie. I możecie mnie zjechać, nie wiadomo jak, ale taka jest prawda. Ja, wiecie, że jestem zawsze z wami transparentna i mówię o wszystkim. Mówię, jeśli coś zepsułam faktycznie, mówię, jeśli ktoś się myli, że coś zepsułam, ale wszystko można o mnie powiedzieć, ale nie tego, że nie umiem przyznać się do błędu. Więc tak, poczułam, że kurczę, źle zrobiłam i mogłam jednak odkładać te pieniądze, nie inwestować wszystkiego w rozwój, ale no cóż, stało się. No i to nie umniejsza temu, że poczułam się oszukana, poczułam się w jakiś sposób zraniona i znowu ściągnięta w dół i znowu z problemami, które wracają jak bumerang i nie dają mi oddechu nawet na parę miesięcy. Nie dają mi spokoju w ogóle, te problemy wracają i wracają i wracają. Albo finansowe, albo inne, no ogólnie problemy w życiu, tak? I na początku, przez pierwszy dzień po prostu chciało mi się płakać. Czułam się bezsilna, czułam się do dupy, czułam, że wszystko jest przeciwko mnie, że ten mój rozwój cały jest o dupę rozbić, że ja już nie chcę tego, ja już to rzucam i w ogóle, wiecie, chciało mi się płakać, jechałam w tramwaju z pracy i po prostu miałam łzy w oczach i trzymałam je ostatnimi siłami zebranymi w sobie, żeby się nie rozpłakać przy ludziach w tramwaju. No ale jakoś to minęło i na drugi dzień trochę czułam się lepiej. I myślałam o tym bardzo dużo i poczułam, że kurczę, że to jest pewna lekcja właśnie, która miała mnie nauczyć nie jednej rzeczy, a wielu. Między innymi tego właśnie, żebym skupiła się na swoich wydatkach, żebym skupiła się na tym, gdzie idą te moje pieniądze. Niekoniecznie właśnie, jeśli chodzi tylko o rozwój, ale może kurczę, może za dużo wydaję na jedzenie na mieście, albo tu mogę ukrócić coś, żeby właśnie mieć te pieniądze na rozwój, ale gdzieś tam w innym aspekcie sobie ująć.
który nie jest dla mnie ważny. Jeśli oglądacie moje filmy na YouTubie, to wiecie, że nagrywałam o tym lata temu. I sama się zagubiłam, sama zapomniałam swoich własnych metod, które kiedyś używałam i czas chyba wrócić do moich starych filmów, obejrzeć samą siebie i przypomnieć sobie te wartości, które wtedy miałam i te tipy, które dawałam wam i których sama się trzymałam, a teraz jakoś nie mogę. I trochę zatraciłam się w tym takim życiu, że kurczę, wszystko mam, czego mi potrzeba tak naprawdę, no nic mi nie brakuje. Ale właśnie z tymi oszczędnościami ostatnio było różnie przez to, że mówiłam wam chyba o tym w filmie o zdradzie, że no oszczędzając przez parę lat każdy grosz i nie wydając dużo na siebie, ja tak naprawdę te pieniądze straciłam przez to, że zainwestowałam w związek, który okazał się klapą, który okazał się toksyczny, zacznijmy od tego, i który wycytkał ze mnie każdą złotówkę i tak naprawdę byłam taka zniesmaczona, rozpaczona po tym, że mimo tego, że ja odmawiałam sobie wielu rzeczy i miałam oszczędności, to ja te oszczędności straciłam dla kogoś, kto na to w ogóle nie zasługiwał. I właśnie przez to miałam takie myślenie, że kurczę, to ja teraz będę żyć pełnią życia i nie będę sobie niczego odmawiać, bo tak naprawdę nie wiem, co się stanie za miesiąc, za dwa. I popadłam ze skrajności w skrajność. I to był właśnie kolejny policzek od wszechświata. Weź się za siebie, weź się w garść, kobieto, i zobacz, co ty robisz. I właśnie stwierdziłam, że nie będę pożyczać tych pieniędzy i jakoś spróbuję poradzić sobie sama. Mam pewną opcję, którą mam nadzieję nie będę musiała z niej skorzystać, ale postaram się ogarnąć to sama. Nie rozbijając tego na raty, nie rozdzielając tego. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy będę was update'ować, ale ogólnie no to taki jest mój plan. I będę sobie pewnie musiała odmawiać tego czy siamtego, ale jestem teraz tak nastawiona jako taka, nie wiem, mam takie bojowe nastawienie, wiecie? Chcę mi się walczyć o to, chcę udowodnić sobie samej i nie wiem komu jeszcze, nikomu w sumie. Tak, chcę udowodnić sobie, głównie sobie samej, że dam radę i że jestem wojowniczką i że nieważne, co mnie spotka, to ja się podniosę. I właśnie wracając do tej zdrady, do tej depresji, do załamania nerwowego, którego doświadczyłam tak naprawdę no już półtora roku temu, to mnie nauczyło tego, że kurczę, no mało rzeczy już teraz jest, które mnie mogą tak zagiąć i które mnie zniszczą, że już teraz nic mnie nie zniszczy, że teraz jestem silna i pomimo tego, że czasem naprawdę już nie mam ochoty, nie mam siły, brakuje mi tych sił tak naprawdę, już leżę w łóżku i rzadko płaczę, bardzo rzadko płaczę, ale zdarza mi się i to wtedy jest moment takiego oczyszczenia i daję sobie raz na jakiś czas pozwolenie na to, żeby poczuć ten ból, poczuć to zranienie i przekuć to w jakąś pozytywną energię, którą się sama uleczę. I oczywiście w życiu pojawiają się inne, gorsze sytuacje, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale jesteśmy oświeconymi osobami, rozwijamy się i wiemy już, że każdy zmaga się z innymi problemami i to nie umniejsza
czyjeś większe cierpienie nie umniejsza cierpieniu drugiej osoby, prawda? Wiem już to wszyscy, mam nadzieję. I możemy przejść dalej. Czy mogę powiedzieć, że cieszę się, że mnie to spotkało? No nie do końca. Wolałabym się bez tego obejść. Ale cieszę się z tego względu, że to naprawdę wyszło przez przypadek. Bo właśnie był też źle wpisany adres, a musiałam mieć ten krakowski adres. Więc zmusiło mnie to do zrobienia korekty. I no przez przypadek wyszło, co wyszło. Bo gdyby nie, to nie wiem kiedy, za rok, za dwa, za pięć dostałabym wyzwanie, dostałabym mandat, dostałabym odsetki dużo, dużo, dużo większe niż teraz są. No i byłoby dużo ciężej się z tym pogodzić i zabolałoby to dużo bardziej niż teraz, tak w miarę na świeżo. Więc uważajcie naprawdę, komu powierzacie takie rzeczy, bo możecie sobie zrobić kuku. Ale wracając do lekcji płynącej z tego całego wydarzenia, wydaje mi się, że właśnie wszechświat też chciał dać mi znać, że takie przebudzenie nie jest fajne. Przebudzenia są trudne, są ciężkie pod względem każdym. I rodzinnym, i jakimś partnerskim, przyjacielskim, emocjonalnym, zdrowotnym, finansowym. To nie jest tak, że wy uczycie się, inwestujecie w siebie i jest tylko lepiej i widzicie, wszystko wam się rozjaśnia i macie takie przebudzenie, że kurczę, wszystko w życiu już zrozumieliście i wszystko jest takie proste i wszystko jest takie klarowne. Nie! Wszechświat wam da taką zapowiedź tego, co, do czego możecie dojść po prostu, ale potem was przetyra przez bagna, kamienie, nie wiem co jeszcze, przetyra was totalnie na każdym poziomie i to będzie wasz taki egzamin, czy faktycznie rozumiecie, co się dzieje wokół was, czy rozumiecie prawa tego świata i jaką moc macie w sobie, żeby zmienić swoją rzeczywistość i ją ukształtować. Ale można to zrobić tylko ciężką pracą. Z ciężką pracą nad sobą, ciężką pracą z energią. To nie jest tak, że przeczytamy sobie dwie książki o prawie przyciągania i będziemy piękni, bogaci, zdrowi i znajdziemy miłość swojego życia w miesiąc. To tak nie działa, niestety. Bo inaczej wszyscy ludzie na tym świecie doszliby do tego. I no nie byłoby osób nieszczęśliwych. Wszyscy by żyli pełnią życia. A tak się nie dzieje. Właśnie z tego powodu, że to nie jest droga usłana różami, tylko kolcami, powiedziałabym. Taka przeplatana różami i kolcami. I nie wszyscy są gotowi przez nią przejść. No bo tak jak ostatnio usłyszałam, że łatwiej jest żyć w takim więzieniu, które jest nam znane, niż wyjść po nieznane, ale piękniejsze. No bo nigdy nie wiemy, co tam się czai za rogiem, prawda? Więc wolimy cierpieć i wolimy przyzwyczaić się do tego niezadowolenia, do tego braku spełnienia i popaść w taką rutynę, przyzwyczaić się do tego, zaakceptować to, wciąż być nieszczęśliwym, ale nie mieć w sobie odwagi, żeby wyjść po coś więcej. Mnóstwo ludzi właśnie tkwi w czymś takim i nawet właśnie jeśli spróbowali tej namiastki przebudzenia i zainwestowania w swoją przyszłość i swoją drogę duchową, no to na pierwszym lepszym zakręcie, które
potrafi nieźle przetyrać człowieka, się poddają, bo myślą, że nie, to nie działa. Przecież wszyscy tutaj skaczą tak z radości, mają pieniądze, mają, nie wiem, jakieś podróże, mają to tamto, obiecują jakieś nie wiadomo co. Jeśli pójdzie się tą drogą właśnie manifestacji, afirmacji, tego, że my kształtujemy swoje życie, a tak naprawdę no to nie działa. I może im się udało, może ja nie jestem do tego stworzona, może nie umiem, może oni, nie wiem, gadają głupoty, ale skoro mi się nie udało, skoro raz drugi, trzeci dostałam po mordzie, no to poddaję się. I żeby nie było, ja przedwczoraj też chciałam się poddać i też myślałam sobie, że koniec z tym. Ja już nie chcę. To nie dla mnie, bo znowu straciłam czas, pieniądze, jakieś tam relacje i znowu jestem do niczego. Znowu mi się coś złego przytrafia. I znowu, i czemu ja? Czemu to znowu jestem ja? To ja byłam jeszcze przedwczoraj, naprawdę. Ale cieszę się, jestem z siebie dumna, że tak szybko się otrząsnęłam i zerwałam się do pracy i nagrywam ten podcast taki surowy, taki prawdziwy i taki na świeżo bardzo po tym wszystkim, co się stało, dlatego, że chcę Was wprowadzić w tą moją drogę i pokazać, że ta droga nie jest taka piękna, jakby się wszystkim wydawało i łatwo jest mówić z perspektywy już przejścia tych ciężkich momentów, przejścia tej drogi, kiedy już dotarliśmy do tego szczęścia i mamy już co opowiadać. Możemy z perspektywy już osoby uleczonej i takiej spełnionej, możemy opowiadać o tym, co się nam złego stało, bo już to nas tak nie boli. Ale ciężej jest opowiadać o tym w trakcie, kiedy to się dzieje, kiedy wy to przeżywacie, kiedy was to boli jeszcze w jakiś sposób. I pomimo tego, że ja już mam tą odwagę, żeby walczyć i mam tą odwagę, żeby nie usiąść na laurach i dalej walczyć o swoje, to jest mi ciężko. I boli mnie to w jakiś tam sposób. I też mam trochę taką, może nie niepewność, ale takie ukłucie w środku, takiego, nawet nie wiem jak to nazwać, właśnie takiego bólu, takiego zniesmaczenia tym, co się stało. Bo to nie było zależne ode mnie i to chyba najbardziej boli. Jeśli to byłaby moja totalnie wina, bo ja coś zepsułam, to biorę to na klatę, tak? Ale no właśnie wkurza mnie taka bezsilność wobec tego, że to nie ja popełniłam ten błąd. Osoba, która się tym zajmuje, której to jest praca, która wzięła za to pieniądze, ona to zepsuła i ona nie może ponieść żadnych konsekwencji w związku z tym. No, to już nie jest takie fajne i to też mam do przepracowania właśnie, że nie wszystko zależy ode mnie i są różne rzeczy, które po prostu przychodzą niezapowiedziane. I będę nad tym pracować i nad swoim budżetem. A co najśmieszniejsze, ja nad tym budżetem zaczęłam już pracować jakiś czas temu właśnie, no miesiąc temu powiedzmy, zaczęłam znowu spisywać wszystkie wydatki i tak dalej. I chciałam sobie teraz w tym miesiącu przeanalizować to wszystko i zobaczyć, gdzie te pieniądze idą i gdzie mogę coś ukrócić, gdzie za dużo ich wydaję. No i nie byłam w stanie tak naprawdę, bo samo to przyszło i samo mi życie zweryfikowało moje wydatki i samo mnie zmusiło do ukrócenia znacznego pewnych wydatków i życia po prostu przez najbliższy czas, tylko zapewniając sobie podstawowe potrzeby, co może być też
ciekawą lekcją. I jeśli chcecie towarzyszyć mi w tej drodze, to dawajcie znać. Wiem, że miałam nakręcić jakieś pół roku temu chyba, czy rok nawet? Nie, chyba pół. Film o tym, jak można przeżyć za minimalną krajową. I no powiem wam, że teraz będę musiała przeżyć za mniej niż minimalną krajową. Więc to też będzie ciekawe właśnie doświadczenie. I zobaczę, jeśli będę miała na to przestrzeń i siłę, żeby się z tym z wami podzielić, to zrobię to i nagram taki film. Myślę, że film będzie lepszy niż podcast z tymi moimi wydatkami, no bo tak jak wam już mówiłam, zapisuję to sobie w aplikacji, każde moje tam wydatki. No i zobaczymy w przyszłym miesiącu, jak mi poszło, co wy na to. Zapomniałam też wspomnieć, że w październiku czeka mnie przeprowadzka, więc to jest kolejny wydatek, na który, no jakby ten wydatek był w planach i wiedziałam o nim. No ale wszystko się skumulowało na raz. Wszystko. Więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ale chciałabym tym z was, które przechodzą przez trudne momenty i które już są na tej drodze przebudzenia, powiedzieć, żeby się nie poddawać i żeby walczyć. Bo ja jestem pewna, że jest to warte. I mam w sobie tę właśnie taką pewność i taką chęć poznania tego, co jest dalej, coś piękniejszego, coś zarąbistego. I ja czuję już te zmiany, które dały mi wiele i tylko po nie warto było walczyć, a wiem, że ja nie weszłam jeszcze na tą górę. Jeszcze mnóstwo pracy przede mną, więc nawet nie chcę sobie wyobrażać tego, jak będzie pięknie, kiedy już to zdobędę. I wy też. Jeśli się nie poddacie, jeśli będziecie walczyć, razem możemy wszystko, to też dojdziecie do tego celu, który sobie obraliście. Mam nadzieję, że podcast wam się podobał i że będziecie kontynuować słuchanie go, czy to na Spotify, czy na YouTubie. I zapraszam was też na moje inne filmy na YouTubie, głównie daily vlogi, które kręcę i możecie mnie tak bardziej poznać, zobaczyć też. I od czasu do czasu pojawiam się też na Instagramie, więc tam też warto mnie śledzić, bo zaczynam się rozkręcać pomału, więc was tam też zapraszam. Życzę wam cudownego dnia. I słyszymy się już niedługo.